Ja wcale nie uważam, żeby żeglarstwo było męską domeną, bo do pływania takiego długodystansowego potrzeba i cierpliwości, i dużo przygotowania, mocnego charakteru. Faceci są silni fizycznie, ale dziewczyny są dużo silniejsze psychicznie. I jeśli chodzi o takie kobiece cechy, jak dbałość, jak cierpliwość, jak doglądanie tej łódki, do której się wstaje nawet w nocy co kilka minut, to myślę, że nie jeden mężczyzna musi sobie z tym nie poradzić. Ja na przykład przed tym samotnym rejsem dookoła świata bardzo wiele relacji czytałam i tam mężczyźni mieli ich halucynacje i bardzo źle się czuli i mieli jakieś objawy schizofrenii i inne tego typu rzeczy właśnie ze względu na obciążenie, zmęczenie, stres i tą samotność w żegludze. Mnie to nic takiego nie dotknęło, a moja mama się jedynie śmieje, że wychowując tyle dzieci, wstawała przez parę lat bez przerwy do ryczących potworów przez całą noc, a ja miałam tylko tak przez rok. Na początek chciałam pokazać kawałek filmu, żebyście widzieli, jak się żyje na 8-metrowej przestrzeni, bo łódka miała 8,5 metra, czyli taka całkiem nieduża, dwutonowa, z laminatu, lekka konstrukcja, dobrze ożaglowana, wybudowana w stoczni Andrzeja Armińskiego. Ten pan sam jest kapitanem i był dookoła świata. I później tęskniąc właśnie za tymi wrażeniami, sponsorował kobiece rejsy. Stwierdził, że właśnie kobiety mają dużo do pokazania w żeglarstwie. I puścił jedną łódkę, dwie łódki po dwie osoby, fregaty dookoła świata. Ja miałam przyjemność kończyć tamten rejs i później mi zaproponował jeszcze raz łódkę na roczny rejs, gdzie chcę. Mówi się, że kobieta kapitan to jest jak świnka morska. Ani kobieta, ani kapitan. I tak jest. Gdziekolwiek się nie dopływa, ja tłumaczę im, że jestem kapitanem, przypłynęłam tym jachtem, albo że to jest mój jacht. W ogóle nie ma tematu, nie ma takiej możliwości. Wszyscy zrywają boki ze śmiechu i na pewno wybiorą sobie któregoś z załogantów, niezależnie od tego, czy ma jakiekolwiek uprawnienia, czy nie. Jeśli jest mężczyzną i ma brodę, to on na pewno jest kapitanem. Więc z takimi schematami no, ja nie walczę i robię swoich. Wtedy na tym rejsie samotnym pierwszy raz płynęłam sama, więc to było coś nowego. To było tak, że było cicho, było spokojnie w czasie, jak płynęłam. Miałam czas, żeby ochłonąć tych wszystkich wrażeń, poukładać zdjęcia, poczytać książkę. Potem dopływałam na ląd i już nie było spokojnie. Już wtedy jeszcze mniej się spało, jak w czasie żeglugi. Trzeba było dużo zobaczyć, bardzo dużo nowych znajomych. Ludzie cię pokazują dzieciom jako ciekawostkę. Zobacz, ona zna język, ona popłynęła daleko od domu. Nie? I tak na zasadzie, że coś się dzieje. I później znowu jest taki okres ciszy, że płyniesz do następnego portu, znowu masz 2 tygodnie całkowitego spokoju i znowu wpadasz w nowe środowisko, w nową kulturę. Ja tak myślę, że gdybym leciała na przykład samolotem między jedną wyspą a drugą i była tam dzień po dniu, to by te wrażenia mocno się zamywały, zacierały. A to każde z tych miejsc dla mnie wyjątkowe i osobne, bo się w innej sytuacji, z inną pogodą, w innej chwili się tam chodzi i te dystanse między jednymi wrażeniami a drugimi. No tego mi na przykład teraz na lądzie brakuje, że nie mam takiej spokojnej chwili, żeby sobie wszystko przemyślić, poukładać, te spotkanie ludzi, wrażenia, to wszystko, co się działo. No, to jednak się zasuwa od jednego miejsca do drugiego, a potem trzeba gdzieś popłynąć. Miesiąc się płynie, a potem miesiąc się stoi. I spotyka się niesamowitych ludzi, a samotna dziewczyna puszczona w jakiś dość tropikalny kraj, na pewno znajdzie towarzystwo, więc to nie jest kiepska sprawa, takie dopływanie. W tej chwili prowadzimy stowarzyszenie, które uczy młode osoby pływać, biorą udział w pracach i później pływają z nami, tak jak ja się uczyłam kiedyś w klubach. Robimy kolejne wyprawy. W zeszłym roku płynęliśmy 7 miesięcy przez wody terytorialne Rosji, Spitsbergen, Norwegię, a teraz płyniemy na Islandię. W przyszłym roku właśnie czeka nas taka duża, duża trasa. Znaczy za 2 lata, bo to już jest następny sezon, przez właśnie Islandię, Grenlandię, przejście północno-zachodnie, czyli ten taki słynny szlak rybniczy i później będziemy płynąć w kierunku Hornu. I to jest wyprawa na parę lat i tu się przyda dużo, dużo szczęścia i nie tylko szczęścia. Ile jeszcze tego szczęścia?